Od dziecka wszyscy moi koledzy ciągle narzekali, jakich to oni nie mają chujowych i wkurwiających rodziców. No cóż, gdyby wiedzieli cokolwiek o moim starym, to zmieniliby zdanie. Mój stary jest najbardziej popierdolonym gościem na świecie i nawet z tym nie handlujcie. Historie związane z dziwną osobowością mojego ojca będę pisał randomowo, tak jak je pamiętam. Jako pierwszej w nocy zacznę drzeć mordę, że jestem głodny, to stary zejdzie i mi zrobi kanapki. W środku kurwa nocy. Kiedyś słyszałem, jak rozmawiał z hidraulikiem, co miał nam kibel przepchać, że obiecał sobie, że nigdy nie pozwoli sobie na to, żeby jego syn był głodny. Spierdolenie mojego starego dręczyło mnie już od wczesnego dzieciństwa. Pamiętam taką historię, która zdarzyła się w dniu moich czwartych urodzin. Normalnie jak codziennie poszedłem do przedszkola, przez cały dzień wierciłem się w oczekiwaniu, jaką niespodziankę moi rodzice dla mnie przygotowali z okazji mojego jubileuszu. Po południu pod przedszkolem zjawił się stary. Powiedział, że ma dla mnie super niespodziankę i żebym wsiadał do auta, bo się śpieszymy. Ten debil zabrał mnie kurwa na siłownię. W wieku 4 lat. Ustawił mnie między jakiegoś sepka o aparycji Michała Jaglaka, a Janusza z Bebzolem Makłowicza i kazał robić pompki. Na 5 urodziny było troszkę lepiej. Parę dni wcześniej oglądaliśmy z ojcem w kinie film Lessi wróć. Mój stary był zachwycony seansem i przez tydzień mówił ciągle charakterystyczne Lessi wróć. Gdy nadszedł dzień moich urodzin, stary podarował mi identycznego psa jak z filmu. Ja jako mały dzieciak chciałem go nazwać Rex czy coś takiego. Stary sprzedał mi blachę na potylicę i powiedział, że suka będzie się nazywała Lessi. Pół dnia ganiał za nią i krzyczał: wróć Lessi wróć, ciesząc się jak dziecko. Największą aspiracją mojego starego, poza oczywiście charakterystyczną dla osób z jego pokolenia aspiracją do odniesienia sukcesu, spożywania drogich szampanów, jeżdżenia sportowym wozem i ogólnie zarabiania toreb gotówki, było zostanie takim hehe złotym rączką. Pierwsze symptomy tego spierdolenia dostrzegłem, jak zepsuł mi się komputer i ojciec zamiast zawołać informatyka za kilka złotych do naprawienia kilku plików, to sam debil próbował się z nimi uporać. Majstrował przy tym komputerze chyba z 8 godzin, aż mu się odciski na rękach od klikania w myszkę porobiły. Spierdoleni są również jego nieodłączni towarzysze. Na przykład pan Tomek, 30-paroletni mężczyzna z brzuchem. Typikal Janusz, którego największym hobby jest łażenie do warszawskich barów i podrywanie dziewczyn z obcych krajów. Facet ma w dodatku jakąś chorobę psychiczną czy coś, bo czasem mu się wkręca, że jest gorylem czy innym orangutanem. W to chodzi wtedy na stół, aż się szklanki trzęsą i zaczyna się drapać pod pachami. Kolejnym kumplem mojego ojca jest pan Mateusz, taki hehe sportowy świr. Swego czasu pan Mateusz, a raczej Mati, bo tak każe mi do siebie mówić, wspominając raz po raz, że jest dobrym chłopakiem, był osiedlowym zaledymiarzem. Lubił sobie wypić, bazgrać jakieś graffiti. Od jakiegoś roku nie pije i chodzi na siłownię, o czym na każdym kroku się chwali. Zawsze gdy widzi starego z kumplami, jak chleją wódę, to mówi: no ja ostatnio piłem rok temu. I zjada batona kulturystycznego. Kiedyś mój stary miał jeszcze kumpla. Jego jedyną cechą charakterystyczną było to, że miał dziwaczny tatuaż. Za chuj nie wiem, co to było. Niestety dawno go nie widziałem, bo gość odbił żonę szefa i uciekł z nią do Dubaju czy innych arabusów. Jeszcze jedną, kompletnie kuriozalną rzeczą u mojego ojca jest jego zamiłowanie do tradycyjnych ubiorów ludowych. Nie chodzi tu tyle o polskie stroje ludowe, co o zagraniczne. Zawsze gdy jedziemy gdzieś na wakacje, stary bierze puste walizki, albo w ogóle ich nie bierze, i kupuje sobie na miejscu poncza i inne gówna. Najmocniej się odpierdala, kiedy stary idzie na wywiadówkę. Mój stary to jest, wiecie, hehe, kozak. Zawsze drze mordę na moje nauczycielki. Raz takiego rabanu narobił na wywiadówce, że wysłali nas do domu opiekę społeczną, bo stary powiedział, że wszystko ma w chuju i wyjebane jajca. Jak przyszła jakaś baba z opieki i grzecznie się przywitała: dzień dobry, ja przychodzę z opieki społecznej. Stary nie dał jej oczywiście dokończyć zdania, tylko krzyknął: w chuju mamo, od kogo jesteś? I zamknął jej drzwi przed nosem. Wspominałem o kumplach mojego starego. Kiedyś ojciec miał jeszcze jednego kolegę, dla odmiany w miarę normalnego. Facet nazywał się Mirek i był w sumie spoko gościem. W młodości grał na gitarze w zespole rockowym. Pewnego razu stary wraz z kumplami i właśnie panem Mirkiem wybrali się w góry, gdzieś na ognisko. Żłopali wódę, grali w karty i śpiewali stare piosenki, bo pan Mirek wziął ze sobą swój instrument. W pewnym momencie mojemu staremu nie poszła karta i wkurwił się niesamowicie na Mirka, który akurat brzdąkał coś na gitarze. Za to drzeć mordę. Że on z natury jest babiesz hazardzista, a Miraż tylko z gitarą, tylko zabawia przy ogniskach. Nie wiem, o co mu chodziło. To jest pojebany gość. Wziął gitarę Mirka i wpierdolił ją do ognia.
Od tamtego czasu ze sobą nie rozmawiali. Mógłbym dalej rozpisywać się o pojebanych akcjach mojego ojca, takich jak liczne włamanie do sklepu osiedlowego, o tym, że w gruncie rzeczy to ja jestem wpadką, bo ojcu pękła gumka XD. Jeszcze się chwalił, że to nie Durex, tylko jakaś z Biedry na przecenie. O jego lekcjach życiowych, jak na przykład po moim pierwszym złamanym sercu pocieszał mnie, mówiąc, żebym nie gonił za babami, bo jak zarobię dużo kasy, no to same przyjdą. Ale w sumie nie chce mi się już o tym rozprawiać. Opowiem wam tylko ostatnią, najostrzejszą historię z moim starym. Matka chciała nas obu wyjebać z domu za to. Ja otarłem się o poprawczak. Trzeba wam wiedzieć, że w podstawówce miałem napinku z takim Adamem. No, nie mogliśmy się znieść. Pewnego dnia ten gość wkurwił mnie tak niemiłosiernie, że już nie wytrzymałem. Poprosiłem ojca o radę i to był, jak się domyślacie, mój największy błąd. Ojciec wychylił tylko głowę zza gazety i powiedział: synu, jeśli ktoś cię wkurwia, no to rozjeb mu łeb. No posłuchałem się go. A tak w ogóle mój stary jeszcze ostatnio postanowił, że raperem zostanie.